Siemanko! Z tej strony Brutus. Dzisiaj będziemy omawiać nóż. A to jest moja cała kolekcja noży. Jakby ktoś chciał od razu zobaczyć moją kolekcję noży, to jest moja kolekcja noży. A będziemy omawiać ten nóż. O, dzięki temu od razu jesteście w stanie zobaczyć, jak ten nóż jeździ w kieszeni. Tak jest. A jest to Zero Tolerance. O nazwie, której wymówić nie jestem w stanie. Zobaczcie, jaka długa. 0392 Purple Black WC. Jest to jeden z najdroższych noży obecnie na polskim rynku. Jego koszt to jest, powiedzmy, 2000 zł. Była przecena na 1,5, była czasami przecena na 800, teraz znowu jest 2000. Także fajnie, co nie? Od razu wam pokażę porównanie do Spyderco Paramilitary dwójki. Ponieważ ten nóż akurat jeszcze jestem w posiadaniu tego noża i chyba będę. I tutaj mamy Spyderco Sage 2. Tak tylko dla porównania. Rzućmy jeszcze oczywiście Victorinoxa. Tak jest. Victorinox Pionier, którego głownia jest dużo mniejsza, ale nie aż tak strasznie. Podobnie jak tu. Zobaczmy Paramilitary. Mimo Finger Choila, krawędź tnąca i ogólnie głownia nie jest wcale dużo, dużo mniejsza. Jakieś podstawowe informacje przydałoby się wam powiedzieć o tym nożu. Głownia to jest, powiedzmy, 9 cm, krawędź tnąca, powiedzmy, 8,5, a długość całkowita, powiedzmy, że 21 cm w dużym skrócie. Waga to jest 159 gram, przynajmniej na mojej wadze właśnie, a od razu porównajmy go sobie do Paramilitary, która na mojej wadze waży 102 gramy, przy czym jest to nóż modowany. Tutaj mamy jeszcze backspacer, okładki z mikarty, ale widać ponad 50 gram różnicy. Czyli, że jest to nóż overbuilt, built like a tank, jak mówi reklama Zero Tolerance, czyli jest to czołg, którym można mieć przy sobie na co dzień. Czołg wyposażony w mega ostry czubek, szpilkę. Zobaczcie. Widzieliście kiedyś nóż overbuilt wyposażony w taką końcówkę? Poczekajcie, zrobimy tutaj zoom. No, chyba się udało. Zobaczcie, jaki czubeczek. Jest to po prostu szpilka. Czyli nóż wyposażony w sztych, szpilkę. Czyli głownia typu WC, czyli Warncliffe, czyli kiblowy. Dobra, no nie kiblowy, ale po prostu WC kształt, Warncliffe, wyposażony w szpilkę na końcu, tak jest, czyli strach używać, bo zaraz może pęknąć. Ale za to wiecie, stal M390, no to rekompensuje, jest to jedyny chyba 0392 robiony właśnie w tej stali. Szlif jest płaski, średnio wysoki, czy tam saber grind, do połowy, tak jest. No, ogólnie parametry cięcia słabe, kształt głowni dosyć agresywny, wykorzystanie w dniu codziennym. No, fajnie czołgiem się otwiera listy, tak, fajnie się dziabie tym nożem się, fajnie, natomiast tak naprawdę strach jest go używać, bo gdybym mocniej wbił i zrobił tak, to już pewnie bym czubka w nożu nie miał. No i teraz porozmawiamy sobie o tym, co jest dalej za głownią. Bo tutaj to już chyba nie ma o czym gadać. Może jeszcze jedna rzecz. Nie ostrzyłem? Nie. A mam długo, długo i używam. W przeciwieństwie do wszystkich posiadaczy tych noży droższych. Ja używałem i używam zresztą naprzemiennie. Czasami go noszę nawet w kieszeni. Ale ogólnie ciąłem nim dużo, więc wiem, jak on tnie i wiem, że tnie słabo. O, no, tu jest chyba jakieś uszkodzenie, no nieważne. Ale ma tutaj te fajne nacięcie, które można wykorzystać do ostrzenia, ale ja jeszcze nie musiałem. Więc stal hartowana jest dobrze. I jest nóż cały czas ostry. Zresztą sobie sprawdźmy. No. Tutaj jest jakieś zagięcie. No ale ogólnie fajnie jeszcze tnie. To, że nie ostrzyłem, to nie znaczy, że nie przejechałem go czasu do czasu na skórze. Oczywiście, że tak. Zresztą robię tak z każdym nożem. Jeżeli w ciągu dnia używam noża, to wieczorem
Zawsze przejadę go kilka razy na skórze, dlatego też tej ostrości może tak nie wytraca. No i teraz rękojeść. No, a może nie, jeszcze głownia, no bo głownia, no to jak głownia, no to otwiera się za pomocą flipera. Tak jest, jeździ na łożyskach kulkowych, natomiast nie da się go otworzyć tym czymsiem, czyli jest to kołek. Kołka się nie da użyć do otwarcia noża w tym przypadku. Blokowany jest za pomocą tej zintegrowanej blokady Chrisa Reeve'a, zwanej też frame lockiem, która ma stalową tutaj wstawkę, żeby tytan nie ścierał się na stalowej części głowni. Znaczy no po prostu na głowni, która jest wykonana ze stali. Inaczej na przykład jak tutaj w tym przypadku widać blokada taka sama, ale stalowej wstawki nie ma na Sage'u, przez co tutaj ten tytan może się ścierać na stali. Tytan i stal nie lubią się za bardzo, jeśli chodzi o spotykanie w bliskim stopniu. Czyli głownię już mamy chyba omówioną. Warto jeszcze wspomnieć, że pivot można odkręcić za pomocą zwykłego śrubokręta lub nawet monety, ale, a raczej może nie odkręcić, ale dopasować, ale ta część musi być przytrzymana, więc jest to jakaś tam śruba wykonana. A właśnie jest to zabieg tego projektanta, tego noża, który nazywa się Rick Hinderer, o którym sobie jeszcze porozmawiamy. Natomiast, czy jest to rozwiązanie fajne? No, nie musiałem jeszcze akurat z tym nożem nic robić, nie rozkręcałem go. Jakiegoś tam blade playa nie ma, czy góra dół, czy na boki. Fajnie śmiga, ale jeżeli ktoś jest snobem akcji tej otwierania i tak dalej, to pewnie by tam się tym zaczął bawić. Dobra, trochę się bawiłem, ale to nie da się po prostu, bo jak się tu kręci, to i tu się kręci. Nie mam takiego narzędzia, żeby to przytrzymać. No, powiedziałem prawdę. No i rękojeść. Rękojeść wykonana z tytanowych dwóch elementów, jak widać. Skręcone za pomocą tytanowych śrub. Zastosowano tytanowe standoffy. Ergonomia 5. No tak, 5 na 5. Naprawdę świetnie. Nic tu w nic nie wchodzi, no. Fajny jest tutaj ten jimping, nie przeszkadza w trakcie używania. Mocno, tak naprawdę mocno, nie używałem noża, ale do takich cięć tego typu, robiłem nim jedzenie, otwierałem paczki, chciałem kartony, różne rzeczy robiłem. Jak widać, trochę już na tym nożu używanie, znaczy to, że był używany, jest widoczne. Rękojeść i głownia pokryte są tak zwanym takim kołtem DLC. DLC oznacza The Diamond Like Coating. Pokrycie w stylu diamentowym. Jest ono mocne, ale nie super mocne, nie? Więc tutaj jakieś rysy się pojawiają na tym. I powiem wam, że rys było więcej. Ta rysa jeszcze tylko nie schodzi, ale były rysy nawet po całej długości, jeśli chodzi o ten nóż i tą rękojeść. Pokazywałem zdjęcia na fejsie, może to parkę jeszcze zabiorę. I to zniknęło. To pokrycie jest takie jakby w dotyku gumowe, nie? Jeżeli tego się nie dotknie, to tego człowiek nie wie, ale to się czuje jakby to była guma i ona się właściwie rozprowadza. Czyli jak zrobi się rysa w trakcie używania ręką samą, to jakoś się rozprowadza i te rysy znikają, no po prostu. To jest takie miejsce, że akurat ta rysa nie chce zniknąć, bo tutaj ręka rzadko na tym miejscu ląduje. Natomiast tutaj miałem rysę po całości i jej nie ma. No, także moja relacja z tym nożem, taka miłość-nienawiść, jest naprawdę dosyć ciekawa. Bo ja go i lubię, i go nienawidzę. Nawet mam go wystawionego na Olksie, nie? Słuchajcie. Klips, prawdziwy klips Ricka Hinderera, tak samo jak i zresztą wszystkie te elementy anodyzowane. Ten wspaniały, ciekawy, dosyć trochę damski może, ale niekoniecznie, bo zależy od światła, kolor. Naprawdę świetnie wygląda i jest to wszystko robota firmy Ricka Hinderera. Rick Hinderer te rzeczy zrobił. Rękojeść, głównie prawdopodobnie te śrubki małe, to już zrobiła firma Zero Tolerance i na tym polega głównie ta kolaboracja. Może jeszcze poza tym, że rękojeść jest ściągnięta z noża Eclipse wykonywanego przez firmę Rick Hinderer, natomiast głownia jest zerżnięta z
XM18, dlatego połączyli te dwa noże, przynajmniej w tym przypadku, bo jest, zdaje się, trzy wersje, jeśli chodzi o głownię, a w ogóle wszystkich noży jest chyba 7 albo 8. Nie wiem, nie będę zgadywał, nie pamiętam w tej chwili. Także no naprawdę moim zdaniem udany projekt. Dosyć trochę ciężka ta rękojeść, ale głownia jest tak lekka, że po prostu śmiga na tych łożyskach kulkowych. Ważne, że zatrzymuje się na tych właśnie kołkach do otwierania, które nie służą do otwierania, tylko są służą jako stop pin. I tu jeszcze dodatkowe zabezpieczenie, jakim jest stop pin. Tak samo jeśli chodzi o samą blokadę, posiada zabezpieczenie tutaj w postaci tego dysku, który troszkę zasłania klips. I dodatkowe zabezpieczenie jest tutaj, czyli że mamy dwa zabezpieczenia na blokadzie, dwa zabezpieczenia na głowni. Podwójnie zabezpieczony czołg ze szpilką na czubku. Rękojeść nie jest w żaden sposób tutaj wyżłobiona, dlatego ten nóż jest też taki ciężki. No, jeszcze chciałem wspomnieć, że głownia ma 4 mm, ale to nic, bo tak samo jak paramilitary też ma 4 mm. I nie bez powodu to paramilitary tutaj przez dłuższy czas leży. Leży, żebym nie zapomniał. No i powiem Wam tak, jeszcze jedną rzecz odnośnie noszenia, tak? Bo powiedziałem tylko, że klip zrobił Rekindler, ale nie powiedziałem jak się nosi. Nóż nosi się fajnie. Nosi się w kieszeni dobrze, tak jak widzieliście tutaj. Na tym elemenciku, już tam nie będę spodni wyciągał. Tutaj ta guma przytrzyma to oczywiście, ale do spodni ładnie wchodzi. I tak sobie jeździ, co nie? Można tak, można tak. Dobrze, jest za to złapać. Oczywiście klips kolorowy to widać na materiale. Można go oczywiście przekręcić w pozycji tip up z tej strony, a w tej pozycji, właściwie tylko w tej pozycji jest tip up, a w tej pozycji tip up i tip down jest, można sobie to odkręcić i przekręcić i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, ja nie stosowałem, więc się nie wypowiadam, ale mogę Wam powiedzieć coś o nożu. Skoro już wszystko chyba powiedziałem, to co jest, może o czymś zapomniałem, nieważne. A, otworu na laniard nie posiada, więc tutaj wielki minus. Zależy dla kogo, mi to tam obojętne, nie? Dobra, do czego ten nóż jest? Na EDC. Może kiedyś, jakieś półtora roku temu, nie no, trochę mniej, lubiłem te duże, ciężkie noże, no to faktycznie dosyć mogłem to znosić. Obecnie okazuje się, że te ciężkie noże jednak są uciążliwe na EDC, no i nie jest to dobry nóż na EDC. A jaki na przykład jest dobry nóż na EDC? O, ten jest dobry na EDC. Dobrze. Czy na przykład na wyjazdy ten nóż jest dobry? No chyba nie bardzo, tak? Bo trochę jest drogi, te materiały są zastosowane takie sobie trochę drogie i tutaj się szybko rysują. No i jest dosyć ciężki. Także... No i jeszcze warto wspomnieć, że jest też nożem szerokim, jak widać. No, czyli w kieszeni też się to odczuwa. Czyli wygoda noszenia jest też taka sobie. A jaki dobry jest nóż na wyjazdy? O, na przykład taki. Czy jest to dobry nóż, powiedzmy, ratowniczy dla jakiegoś tam strażaka? Bo Rekindler jako strażak te noże projektuje dla strażaków, głównie dla osób, które zajmują się ratowaniem życia. Być może, nie wiem, nie jestem ratownikiem. Nie wiem, czy ta głownia by się sprawdziła, że gdzieś tam można oczywiście podjechać, tak? Coś tam odciąć, no może tak, może tak. A jaki nóż jest dobry do tego? Prawdopodobnie ten by się sprawdził lepiej. Czy są jeszcze jakieś kategorie? Czy jest to nóż elegancki? No nie bardzo. Czołgiem się na przyjęcia nie przyjeżdża. Zresztą do pracy czołgiem też się nie jeździ. Czy jest to nóż kolekcjonerski? No, jak najbardziej, ale ten też jest kolekcjonerski. Czy jest jeszcze jakaś kategoria, o której zapomniałem? No, na pewno są jeszcze jest kategoria taktyczna, tak? Z tym, że w kategorii taktycznej być może ten nóż jest za ciężki przy tak małej głowni, żeby nie mógł go zastąpić. Ten nóż tu jest lżejszy, który można wykonać szybsze ruchy i ten, ale ja nie wiem, jak się to robi, więc nie będę może się na ten temat więcej już wypowiadał. I tak naprawdę, do czego ten nóż jest? Jest to nóż do pudełka, do szuflady. Jest to nóż, który można sobie kupić i sobie mieć. Tak naprawdę. A używać to lepiej na przykład takich noży. I już dawno stwierdziłem, no dobra, nie tak dawno, ale jakiś czas temu stwierdziłem, że
O wiele lepiej nosi się spajderki, spajderko, tak, w kieszeniach. I o wiele lepiej się tego używa niż zero tolerancji. Wszystkie, oprócz może tej 450, 770 i jeszcze jakiegoś tam wyjątku, o którym nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć. To są naprawdę noże tylko takie, takie marketingowe, że wow, zobaczcie, mam nóż taki, wow, tak, i potem się okazuje, że o Jezu, ja nie mogę uciąć pomidora. O matko, mi szkoda tego noża używać do tego, ja tyle pieniędzy za niego zapłaciłem. I tak dalej, no. Tak naprawdę nie chcę za mocno jechać po tej firmie, no bo to jest fajnie zrobiony nóż, tak? Jest to nóż, który posiada wszystkie elementy nowoczesności. I tytan, i na śrubach, i tutaj, i to wstawka jest, i podwójne zabezpieczenie tu, super stal, części customowe, no, bo to jest tak zwany factory custom. Naprawdę, naprawdę ma tam jakieś plusy, ale to jest nóż do pudełka. No, używanie jego raz, że jest naprawdę dla bogatych ludzi, którym ja nie jestem. Nazbierałem sobie kasę, myślałem, że będę miał ten nóż tak o sobie, ale okazuje się, że go zacząłem używać. Później się okazało, że to nóż do niczego, nie? No, także tak naprawdę, no, nie wiem, to mam naprawdę mieszane uczucia. No, jak go używam, to już później człowiek zapomina, że to tyle kasy kosztuje i tam się używa, nie? Ale jak pamiętam te moje pierwsze filmy, gdzie mówiłem, że medularka będę używał, który kosztował 130 zł i też by mi było szkoda, a ten kosztuje prawie dwa koła i... No, tak naprawdę bez sensu to wszystko. Z tymi nożami jakoś to wszystko troszeczkę pobiegło w dziwnym kierunku, więc w tym roku postanowiłem się uspokoić i dlatego też mam te trzy noże tylko. No i tego Wicka jeszcze, nie? I to na razie będzie wszystko. Tego jak wymienię na sepkcie, to oczywiście dam wam znać, nie? Ale nie wiem, czy tego będę miał. Zobaczymy. W każdym razie dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. No i cześć!